Biedronka jest jak śmierć i podatki. Jak już o niej zapomnicie, to na pewno wam o sobie przypomni. Tym razem rzuciła na półki 15 nowych win z Nowego Świata. Wina spoza Europy goszczą w Biedronce raz do roku i zazwyczaj są to dość przeciętne oferty, bo Biedronka importuje po prostu masowe wina od bardzo tanich producentów. Tym razem prawdziwym kuriozum jest to, że na 15 win aż 10 to jest czerwonych, tylko 4 białe i jedno różowe, a przecież mamy przełom lipca i sierpnia. W dodatku dwa z tych białych, czyli Chardonnay z Kalifornii i Chenin Blanc Sauvignon z RPA są kompletnie niepijalne, czyli zostaje nam naprawdę niewiele do picia na biwaku i pod chmurką, jeżeli ciepła pogoda się utrzyma. Przyzwoitym winem jest różowe Pinotage Rosé z RPA. To jest takie wino bezbolesne, chociaż trochę bezsmakowe, lekko półwytrawne. Nie polecam go jakoś szczególnie, ale w swojej cenie 14,99 powiedzmy, że ujdzie. Oczywiście w bieli mamy hit Biedronki, którego wszyscy się spodziewali i który hitem tak naprawdę jest, czyli Fernridge Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii. Pomimo kontrowersji, które wzbudził w internecie, jest to dobry Sauvignon, warty zakupu, chociaż dosyć drogi, 29,99. Poprzednio w Biedronce mieliśmy Grey Rocka Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii. Porównywanie, czy Grey Rock jest lepszy niż Fernridge, czy Fernridge lepszy niż Grey Rock, to już się stała taka ulubiona kawiarniana zabawa hipsterów. W internecie ta dyskusja osiąga temperaturę wręcz takich politycznych debat. No więc mogę wam powiedzieć, że z Grey Rockiem i z Fernridge jest dokładnie tak jak z PO i z PiS. Nie ma większego znaczenia, które z tych win kupicie. One niewiele się różnią. Wyjdziemy więcej na to samo. Jedna różnica to 5 zł. Jeżeli z wina będziecie korzystali w sposób typowo wakacyjny, to znaczy rozpalicie grill albo może zrobicie sobie letnią sałatkę z jakąś kaczką czy kurczakiem, to na takie zastosowania dosyć dobrym winem jest australijski Inheritance Shiraz Cabernet. Wino bardzo tanie, 14 zł, 99 groszy. Wino typowo masowe, przemysłowe, mocno słodkawe, mocno owocowe. Nie ma tutaj żadnej struktury, żadnej komplikacji, ale do takich letnich zastosowań może by naprawdę być. Aczkolwiek powiem szczerze, zaoszczędźcie 2 zł i kupcie wino z RPA Prime Cuts. Jest to mieszanka niezidentyfikowanych szczepów, która zaskoczyła mnie in plus, dlatego że jest to naprawdę smaczne, pijalne wino. Jego dużym plusem jest to, że jest bardzo wytrawne, nie ma tutaj żadnego cukru, czyli będzie pasowało do jedzenia, ale też i bez, bo jest to wino naprawdę lekkie, łatwe i przyjemne, zaskakująco kulturalne, pozytywna niespodzianka tej oferty. No i trzeci hit w tej ofercie, wino Santa Luz z Chile, 100% szczepu Carmener. To też jest dobra niespodzianka, bo jest to wino znacznie bardziej poważne niż pozostałe w tej ofercie. Co prawda cenowo też, bo kosztuje 29,99, czyli tyle, za ile kupimy w sklepach specjalistycznych naprawdę porządne wina. Ale to wino naprawdę się dobrze pije. Nie ma tutaj gumowego węża, ale nie ma też rozwodnienia, nie ma pocukrzenia, nie ma takiego uproszczenia typowego dla win z tej półki w dyskontach. Mamy tutaj na wskroś wino poważne, skoncentrowane, z dobrym owocem. Jedyny kamyczek do ogródka wydaje się już takie mocno dojrzałe i raczej go nie leżakujcie, nie chowajcie go pod łóżkiem albo w szafie czekając na okazję, tylko wypijcie je teraz w ciągu tych letnich miesięcy. A jeżeli 30 zł to dla Was za dużo, to polecam Wam wino o bardzo podobnym smaku również z Chile, Cabernet Sauvignon. Kunko za 17,99 będziecie mieli prawie że dokładnie to samo co Santa Luz. Nastawiałem się na kiepskie wina, bo zazwyczaj Nowy Świat w Biedronce to jest już takie szorowanie brzuchem po dnie. Naprawdę nie jest tak źle. Kilka win dało się wypić, nawet drugi czy trzeci kieliszek. Krótko mówiąc, trzymajcie się moich rekomendacji, tych 5 najlepszych win, a nie napijecie się źle w Biedronce za małe pieniądze.